Autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych Magdalena Zaremska gościła ostatnio w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice. To właśnie tu, 11 października, spotkała się z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Podczas tego spotkania pisarka opowiadała najmłodszym o swoich książkach oraz o Śląsku, regionie, w którym mieszka i o którym chętnie pisze. My tu dzisiaj będziemy godać po śląsku, będę opowiadać o gwarze śląskiej i o w ogóle o gwarach, które można usłyszeć w Polsce. Mam nadzieję, że zachęcę dzieci do wycieczki na Śląsk, do zwiedzania Polski, do wycieczki do kopalni albo na górnym, albo na dolnym Śląsku. Gwara też znalazła się w jednej z książek pani Magdaleny. W tej książce, o której będę mówić, czyli Jak Maciek Szpyrka z dziadkiem po Nikiszowcu wędrowali, albo Łotym, jak Maciek Szpyrka z dziadkiem po Nikiszowcu wędrował, jest ta książka przetłumaczona na gwarę, także można ją przeczytać i po polsku, i gwarą śląską. I to jest jedyna książka, gdzie sięgam do gwary. Natomiast piszę dość dużo książek o Śląsku i właściwie często staram się je osadzać, bo to jest dla mnie bardzo ważny region, i górny, i dolny Śląsk. W oczekiwaniu na gościa uczniowie mieli możliwość zapoznać się bliżej z twórczością pisarki, słuchając jej książek czytanych przez opiekuna. Magdalenę Zaremską powitała dyrektor Biblioteki Publicznej Elżbieta Stąpur. Pisarka przywitała się z dziećmi, posługując się śląską gwarą. Ta bardzo spodobała się uczniom i z chęcią poznawali nowe słowa i sformułowania. Pisarka opowiadała o swoich książkach, przygotowała też dla najmłodszych różnego rodzaju gry i zabawy. Dzieci bawiły się m.in. w kalambury i zgadywanki. W ten sposób zdobywały nowe informacje o Śląsku, o historii górnictwa czy o obyczajach tego regionu Polski. Magdalena Zaremska jest autorką książek zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Które pisze się łatwiej? Jedne książki się pisze krócej, drugie się pisze dłużej. Przy każdej staram się być uczciwa wobec czytelników. Dzieci uczestniczące w spotkaniu z pisarką nie tylko świetnie się bawiły, ale przede wszystkim zdobyły cenne informacje, które z pewnością przydadzą im się w przyszłości.